Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i markiz. Raz frytki proszę. Fabryczna 19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, poczekaj, coś nie halo. Maciek, jak ty wyglądasz? No dajże spokój, do radia przeszedłeś, telewizji tutaj. O, ładnie musi być, tak? No, teraz lepiej. Spróbuję jeszcze raz. Dzień dobry. Zmora, Ireneusz, Maciej, Roman Błaszczak, Stalgorzów, Fabryczna 19. Witam serdecznie, Szczała Maćku. Cześć, Romku. Jak się masz? Bywało lepiej. A co jest? Coś, ale bywało, ale też i bywało gorzej, więc ale generalnie jest okej. Coś nie halo? Coś nie halo, coś halo. Raz upadki, raz wloty, ale generalnie jest okej. Ale prywatnie czy służbowo? Nie będziemy tu w moim życiu prywatnym rozmawiać. Ja tylko się pytam, czy służbowo, czy prywatnie. A no. Służbowo, tak, służbowo. Służbowo. Pieniędzy nie masz. Brakuje. Ale przecież dużo brakuje? Się rozmawiamy służbowo, więc nie ja, tylko Stalgorzów. No, ale ty to Stal. Bardzo dziękuję, że tak powiedziałeś. No tak, no jesteś... Bo ja się właśnie tak z tym klubem utożsamiam. No i słusznie. Ile potrzebujesz, ja ci pomogę. Nie narzekamy w klubie na klęskę rodzaju. Mm-hmm. Klub nie po to jest, by generował zyski. Jesteśmy szczęśliwi, jak będzie zero na koniec roku i w to celujemy. Nie ma nic lepszego, jak porozmawianie w takiej sytuacji o w naszym największym wrogu. O Falubazie. Ale jak u nich jest fajnie, słuchaj... Dwie bańki im brakuje. Romek, Maciek, ale nie jest ci lepiej na sercu? Nie. Tobie ile tam brakuje? Z tego co wiem, nie, to 300-400 tysięcy, lepiej, nie? A wręcz odwrotnie. Po pierwsze, Falubas to nie wróg, tylko bardzo silna konkurencja, której jestem wdzięczny za to, że istnieje, bo nas zmusza do większego wysiłku, żeby się wspinać. Co ty pieprzysz? To jest po pierwsze. Po drugie... Słuchajcie, my tego zmorę musimy zwolić. Po drugie, brak co, może Falubazu... mi powiesz, że to przyjaciele są moi w ogóle. No tak daleko się nie posuwajmy. Po drugie, brak Falubazu w Ekstralidze, to byłaby wielka strata dla klubu. No oczywiście, że tak. Więc my kibicujemy Falubazowi, żeby był bardzo silny. Andreas Jonsson ale na tyle sobie, żeby przegrał z nami. Już nie chcą Jonssona. Słyszałeś o tym? Tak, ptaszki ćwierkają. Bierzemy Andreasa? Nie. Żartowałem. Gdzie Andreasa? Podsumujmy najpierw stary sezon. Możemy? Bardzo proszę. Było do dupy. To jest twoje zdanie. A twoje? Nie było tak, jak zaplanowaliśmy. Dyplomata. Przede wszystkim, no wszyscy żyjemy wydarzeniami ligowymi i te na pewno były gorsze od tych, które zakładaliśmy. Na początku. Rekord historyczny, kolejny rekord udało się pobić. Ty, ale weź sobie żartów nie rób, przecież to był dramat, słuchaj. Tak, wiesz, osobiście go przeżywałem. Ja jadę tramwajem do pracy i wiesz, o czym ludzie wtedy rozmawiali? Nie o tym, jak jesteś przystojny, bo co? Przecież nie jesteś. Tramwajem? No najpierw tramwajem, potem autobusem, no. Co się śmiesz? Ja jeżdżę. Ja w to nie wierzę. A bo to tylko tyłek wozisz bryką, a przejedź się czasami autobusem. Na przykład. I posłuchaj, co ludzie mówią. Wiesz, co ludzie wtedy mówili? Dawaj. No ludzie byli bardzo zatroskani tą sytuacją. I bardzo dobrze, bo to była bardzo trudna sytuacja i byliśmy w bardzo trudnym momencie. A udało się wyjść z tego bardzo trudnego okresu. Ja tak naprawdę, panie prezesie, to chyba bym już nie chciał o tym starym sezonie rozmawiać. A ja jeszcze chciałbym o niego było, wrócić. Było, minęło, nie. Tak? No nie, to proszę. Musimy do niego wrócić, bo podsumowując miniony sezon, nie możemy się zamykać tylko i wyłącznie na wydarzeniach ligowych. Zdobyliśmy 5 medali mistrzostw Polski. Oczywiście prym wiódł niezastąpiony w tym roku Bartek Zmarzlik, indywidualny mistrz Polski juniorów w parze z Adrianem, mistrzostwo Polski par, wicemistrzostwo Polski Bartka, brąz Tomka Gapińskiego i w parach z Krzyszkiem Kasprzakiem, Tomkiem Gapińskim w Lesznie wicemistrzostwo Polski. Najwięcej medali z wszystkich drużyn w tym roku. Poczekaj, ale jeszcze zapomniałeś o mistrzostwach świata juniorów. Dlatego, bo mówiłem o klasyfikacji medalowej mistrzostw Polski. Dobrze, ale wiesz, oprócz tego wiesz, dochodzą jeszcze inne medale. Wiesz, kto powiedział pierwszy, że Zmarzlik będzie mistrzem świata? Myślę, że wielu ich jest. Ale ja mam na to dowody.
Ja powiedziałem pierwszy. Bardzo proszę. Tylko tyle. No, gratuluję ci, Romek. Gratuluję ci. Zna się trochę człowiek na tym żużlu, nie? Kończąc. Indywidualne Mistrzostwo Świata Bartka Zmarzlika. Drużynowe Mistrzostwo Europy Adriana Cyfera. I chcesz mi powiedzieć, że Mistrzostwo Świata juniorów drużynowe. Nie, to jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo ważna. Słaby sezon, panie prezesie, i proszę to w końcu przyjąć. Już? Tak. Jeszcze jedna ważna rzecz. Udało się wbrew przeciwnościom losu podpisać umowę na kontynuację Grand Prix w Gorzowie, co uważam za bardzo ważne wydarzenie. A ja mam tu wątpliwości, Maciek. Ale masz prawo. Jesteś wolny. Oczywiście, że mam prawo, ale to są wolne media? No to tym bardziej masz prawo. Właśnie reprezentuję wolne media, tak na marginesie. Ty bardzo reprezentujesz Stal, ja wolne media. Porozmawiajmy przez moment o Grand Prix. Maciek, okej. Okay. Grand Prix do tej pory kosztowało na te 5 lat 10 milionów złotych, miasto. No, musiałbym poszperać trochę w głowie, średnio, ale chyba tyle nie. Nie, 10 milionów, niespełna 9, tam coś tam, coś tam, coś tam. Średnio 2 miliony tam średnio plus minus na jednodniową imprezę. Ja wiem, że to są przygotowania, że tyle kibiców i tak dalej. Pamiętaj też o tym, że na żużel, ja jestem całym sercem, żeby była sprawa jasna. Tylko wiesz co, jak ja mam wydawać pieniądze na żużel, ja miasto, tak? No bo ja się tak identyfikuję. To może lepiej te pieniądze przeznaczyć na zespół, tak? Żeby wiesz, przywrócić to, co dla Gorzowa jest najważniejsze, czyli tytuł mistrza Polski. Masz rację. Zawsze. Masz rację. Ale? Ale my jesteśmy bardziej ambitni. No dobrze. I co? Nie chcemy iść przed Urząd Miasta, wyciągać ręki i mówić, dajcie nam pieniądze, dlatego że prowadzimy drużynę żużlową. No ale tak de facto robisz. Miasto daje najwięcej pieniędzy w tym mieście, idzie na żużel w sporcie. No. Pozwolisz? Nie, bo jak mówisz mi głupoty, okay, to będę ci wchodził w zdanie. Jak będziesz mu... Bo oczywiście, że moim zdaniem, tak. To jest moje subiektywne zdanie i mogę je mieć, no. Dziękuję, że powiedziałeś subiektywne, bo ono jest bardzo subiektywne. My podejmujemy na siebie ciężar organizacji imprezy z ryzykiem, czy będzie frekwencja, jaka będzie pogoda. W przypadku odwołania imprezy mamy olbrzymie koszty. To są wszystko koszty i ryzyka klubu. W zamian dajemy inne wartości miastu przy okazji tej imprezy Grand Prix. Oczywiście prościej byłoby, tak jak zasugerowałeś, pójść pod Urząd Miasta, wyciągnąć rękę i powiedzieć, dajcie. Nie, tego nie powiedziałem. My tego nie robimy. Ale Maciek, ja też zauważam oczywiście pozytywne rzeczy, bo mały biznes świetnie funkcjonuje przez te kilka dni. Restauracje, hotele, knajpy i tak dalej, i tak dalej. Czasami nawet sobie nie radzą z tym tak na marginesie, ale mówię o czymś innym. Ja niestety mam problem z tym, że obawiam się, że w mieście te Grand Prix w jakimś tam mierze drenuje pieniądze na inne sporty, tak? Zająłeś się piłką ręczną, wiesz, jak jest trudno w innych tematach. I tylko o tym mówię, taka mała troska na koniec. Ale to jest uproszczenie tego tematu, co ty powiedziałaś, bo możemy przecież wszystko, co w mieście się dzieje na sport czy na kulturę, przeliczyć na bułki i zupę dla dzieci w szkołach, prawda? Gdyby nam wystarczało środków w mieście na wszystkie potrzebne rzeczy, to byśmy żyli jak pączki w maśle. Trudność polega na tym, że trzeba podejmować decyzje. Bardzo często, bardzo trudne, coś kosztem czegoś. Zapadła decyzja taka, aby Grand Prix w Gorzowie pozostało i ja wierzę w to, że jest to słuszna decyzja. Fabryczna 19, Roman Błaszczak, Ireneusz Maciej Zmora, zaraz powrócimy. Ale dynamicznie to powiedziałem, nie? Bardzo ładnie. A co? Raz frytki, proszę. Co, za trudne pytania, czy okej? Trochę wieje nudą. Ale dawaj. Poważnie? Kiedy się w końcu ogolisz? Nie golę się już kilkanaście lat, więc... Wiem! Jak ta twoja żona z tobą wytrzymuje? Nie gryziesz? Taka metafora, załapałeś, tak? Ja jestem bardzo grzecznym człowiekiem. Tym bardziej, że już to nagrywasz, jak to wykorzystasz. Tak, oczywiście, że tak. Czy jest spór między naszymi trenerami? Mówię o Paluchu i Chomskim. Bo ptaszki ćwierkają, że jest. I że musisz tam interweniować dość często. Przypomnijmy, Bolo prowadził zespół, nie szło, 6 przegranych meczy, trzeba było coś zrobić,
podjąłeś decyzję, Bolo idzie do młodzieży, wrzucamy Chomskiego. Efekt jest taki, że utrzymaliśmy się w lidze i pod tym względem jest to bardzo pozytywne. O co chodzi chłopakom? Sporu nie ma. Interweniować nie muszę. Odpowiadając na to pytanie. Powiedział Zmora. I tak jest. Choć rzeczywistość jest pewnie inna. Prawda jest taka, że to nie jest tajemnicą. Panowie się różnią co do koncepcji prowadzenia drużyny, przygotowania toru. Która koncepcja bardziej odpowiada? Myślę, że ta koncepcja, którą wprowadził trener Chomski w tym sezonie, bardziej się sprawdziła. Poprawiło to atmosferę w zespole, ale też i spowodowało to, że tor stał się naszym atutem na powrót. Czy można tak prostolinijnie powiedzieć, że Bolo robił tor do jazdy, widowiskowej jazdy, ale wtedy nie zawsze sobie radziliśmy i 6 meczy w pieprz, a Chomski zrobił tor pod naszych żużlowców i wtedy zaczynaliśmy wygrywać? Odpowiem troszkę inaczej. Rolą trenera nie jest to, by tworzyć koncepcję najpiękniejsze, najładniejsze na świecie, tylko takie koncepcje, którą są w stanie zrealizować zawodnicy, których się posiada. I na tamten czas trener Chomski był optymalnym rozwiązaniem. A wiesz co, to mi nawet dobrze się komponuje z twoją osobą, bo rolą prezesa nie jest bycie przystojnym, ogolonym, ma być skuteczny. I tak to postrzegasz? Na pytanie odpowiada pytaniem. Dobre, dobre. Okej, porozmawiamy. Tak, to ci bardzo dziękuję, bo porozmawiamy, jako komplement odebrałem. Tak miało zabrzmieć. Porozmawiamy o drużynie na sezon 16. Ty prowadzisz rozmowę. Puk, zagar. No, ale wiesz, co to jest puk, czy nie wiesz? Wiesz. Jak chcesz, to ci mogę powiedzieć. Zakładam, że wiesz. Zagar. Bartek Zmarzlik, świadomie w tej kolejności powiedziałem, Kasprzak, Cyfer. To jest ta piątka, którą mamy dzisiaj pewną. Przy czym trzeba jeszcze powiedzieć, iż pozostało do ustalenia jeszcze z Bartkiem i z Adrianem aneks finansowy na kolejny rok. Ty proponujesz... Ale myślę, że tutaj będzie porozumienie. 100 tysięcy więcej, tak? Dla jednego i drugiego na pół, tak? Czy to jest 100, czy 50, czy jeszcze więcej? Nie powiem. Bo to jest tajemnica rozmowy handlowej. Ale dobrze wiem, czy nie? Ja coś słyszałem o stówce. Tylko nie wiem, czy tą stówkę chcesz podzielić na dwóch, czy każdemu po stówce. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Tak to się mówi w polityce? Dyplomata. Ja chcę powiedzieć, że w pewnym sensie, panie prezesie, pan, nawet nie w pewnym sensie, a w zasadzie czemu ty mi nie chcesz tego powiedzieć? Przecież ty dysponujesz pieniędzmi publicznymi i masz obowiązek, żeby o nich... Prost mówić, w ogóle co to? Bardzo dziękuję panu za to pytanie. senatora to mi tu nie odgrywaj. Ale to dobre było. Panie Władysławie, widzi pan, jaką pan hienę sobie wychował na własnej piersi? Kpi sobie tutaj z Mora z Komarnickiego. Ja nie pozwolę, bo ja na Komarnickiego głosowałem. Na kogo absolutnie, głosowałeś? Absolutnie. Głosowałeś na Władka? Głosowałeś czy nie? Powiedz uczciwie. Powiem w ten sposób. No, żyłbym w niezgodzie z samym sobą, gdybym nie oddał głosu na prezesa Komarnickiego, ja też na niego z którym 11 lat spędziłem w pracy zawodowej. A ja ci powiem tak, to wytnę na pewno. Słuchaj, ja wszystkim mówię, że na nich głosowałem. Rafalską spotykam, mówię, panielu, ja na pan. Porwicha, mówię, Jarek. Ty. Do Sibińskiej ostatnio mówię, Krysiu, jak dobrze, że ty kandydowałeś, wiesz? Ale tylko tym, co wygrali. Szanowny panie redaktorze, odpowiadając na pana pytanie, korzystamy z pieniędzy publicznych i w tym zakresie jesteśmy przez miasto rozliczani i sprawdzani i z pieniędzy publicznych nie są opłacane wynagrodzenia zawodników. No dobrze, panie prezesie, czyli ta piątka plus minus jest raczej pewna, bo zakładam, że kontrakt z juniorami jest. Problem się zacznie za rok, dobrze wiem, tak? Bo chłopaki już będą seniorami, ale o tym za rok pogadamy. Możemy teraz płynnie wrócić. Nie ma czasu, trenera, nie ma czasu na to, to za rok, cicho. Piotra Palucha, który właśnie ma to zadanie, by w ciągu wychować najbliższego roku już przygotować następców Bartka i Adriana. No, Bolo, do roboty. Ale teraz jeszcze chcemy się wzmocnić. No na tym polega idea okresu transferowego, żeby się nie osłabiać. Ty nie możesz tego powiedzieć, bo nie możesz, bo takie są głupie przepisy. Ja powiem,
choć ty pewnie powiesz, nie zaprzeczam, nie potwierdzam, albo coś w tym rodzaju, Pawlicki i Jesper Jensen, wracają chłopaki do nas, starszy Pawlicki, żeby była sprawa jasna, ale nie ten najstarszy, nie tata, tylko syn, i to jest Przemek. Przemek? Przemek, dobrze mówię? Nie Piotrek. Poczekaj, Przemek, Piotr? Który? Ojciec ma na imię Piotr, starszy syn Przemek, a młodszy Piotr. No właśnie. To teraz wybierz kogo? To Przemek, ten na P. PP. Ja ci podałem kolejność, to już ty wybierasz. Tam PP. Są wszyscy PP. Zobacz. PK, PP. PP jeździ w Zielonej Górze. A P, aha, no właśnie, to nie pasuje. Ty, a co z tymi fulbazami? Wrócimy jeszcze na moment? Bardzo proszę. Ja słyszałem, że Dovhan to po pierwsze się strasznie zdenerwował, że Władek został senatorem. Zdziwił się. Tak, tak, bo my wybraliśmy, nie? A po drugie, to on normalnie nawet ludzi na ulicy zaczepia i mówi, panie, nie chciałby pan sponsorem być? Poważnie, czy oni robią jakieś drugie dno, czy jak według ciebie to się zakończy? Bo to są fakty. 2 miliony złotych, tyle im brakuje, żeby zamknąć ten sezon, tak? Fakty medialne. A fakty medialne są nieprawdziwe? Fakty medialne to są często wydarzenia, które miały miejsce w rzeczywistości. Ale odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że Folubas wróci mocny do ligi. Ja sobie nie wyobrażam krajobrazu zielonogórskiego bez silnej drużyny żużlowej. Uważam, że Robert Dovhan stanie na wysokości zadania i będziemy mogli również w przyszłym sezonie jeździć na derby. No w Rzeszowie jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która jest w Falubazie. Myślę, że tam troszkę na wyrost prezes zamachnął się na Ekstraligę żużlową i cena może być bardzo wysoka. Maciek, czego możemy się spodziewać w tym sezonie 2016? Drużyna, którą chcemy zaprezentować naszym kibicom, to będzie drużyna, która da nam wszystkim nadzieję na to, że Stal Gorzów będzie liczyła się w walce o medale w przyszłym roku. No oby, bo takie wakacje, wiesz, w sierpniu to słaba sprawa. No pewnie, że słabe. A człowiek, kto mógł z nas przypuszczać, że drużyna, która była jeszcze rok wcześniej drużynowym mistrzem Polski, najlepszą ekipą w kraju, rok później będzie walczyła o utrzymanie i będzie ze strachem na ramieniu jechać do Beniaminka z Rzeszowa, żeby uciekać spod toporu kata. Ale to, że Kasprzak został, to ja wierzę, że to był dobry twój ruch. Za rok o tej porze będziemy mogli to ocenić. No, gdybym uważał inaczej, to nie byłoby rozmowy z Krzyszkiem i ustalenia warunków startu na kolejny sezon. A Krzysiu podchodzi z pokorą do tego, co się stało? Powiedz uczciwie. Czy raczej ma jakieś roszczenia takie, że masz wrażenie, że mu coś odpierdzieliło się pod deklem? Myślę, że doktor Czas zrobił swoje. Był zupełnie inny Krzysztof, z którym rozmawiałem przed jego wyjazdem do Australii. Te kilka tygodni przerwy, odcięcia od mediów, od tej presji codziennej spowodowało to, że wrócił zupełnie inny. Ja jestem przekonany, że on wróci do wysokiej dyspozycji w przyszłym roku. To co, zamierza Polski w przyszłym roku? Lokowanie produktu, bardzo proszę. Za medal. To wypijemy, nie? Za medal. No dobra, to staleczka do boju, bo tego oczekujemy, nie? Potrzebujemy tego, igrzyska, no, rozumiesz, nie? Nie, potrzebujemy dobrych, zdrowych emocji. I to chcemy zafundować naszym kibicom. Ireneusz Maciej Zmora. Roman Błaszczak. O, nadaje się do tej roboty. Dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia, Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Raz frytki. Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i Markis.